Najlepsze narzędzie do generowania obrazów przy pomocy sztucznej inteligencji stało się jeszcze lepsze. W tym filmie pokażę Ci, jakie obrazy generuje Midjourney oraz nowe funkcje tego narzędzia. Jeśli nie znasz podstaw korzystania z tego narzędzia, to zapraszam Cię do innego filmu, link znajdziesz w opisie. Tymczasem przechodzimy do Discorda i musimy uruchomić wersję 5.1, więc wybieram sobie Settings i klikam Enter. Teraz system pokaże nam ustawienia Midjourney i możemy wybrać tutaj wersję 5.1. Dzięki temu wszystkie prompty, które wpiszemy, będą właśnie wykorzystywać tą wersję. Tutaj znajdują się jeszcze inne ustawienia, które możesz dostosować pod swoje potrzeby. I na początek wpiszemy pierwszy prompt, czyli wpiszemy sobie cat, czyli po prostu chcemy otrzymać obrazek kota. Tak wyglądają wygenerowane obrazy. Mamy 4 obrazy kotów, są bardzo artystyczne. Teraz pokażę Ci, jak wygląda to w porównaniu ze starszymi wersjami tego narzędzia. Mógłbym teraz wykorzystać kilka sposobów na to, żeby zrobić takie porównanie. Na przykład przełączać się między ustawieniami domyślnymi i generować te obrazy. Jest to najgorsza z opcji, ponieważ wymaga sporo czasu. Albo mógłbym sobie po prostu dopisywać parametr wersji, czyli na przykład V4, prompt wyglądałby następująco, cut i tutaj mamy wersję 4. Mogę wykorzystać również specjalny prompt, który umożliwia zmianę poszczególnych parametrów. I jak wygląda to w praktyce? Wpisuję imagine, wpisuję naszego kota, następnie otwieram nawias klamrowy i wpisuję wersję. Chcę, żeby ten obraz został stworzony w wersji 4, w wersji 5 i w wersji 5.1. Zamykam. Dodaję jeszcze dodatkowy parametr seed, aby wyniki były bardziej zbliżone. Ty nie musisz tego robić, to jest tylko na cele pokazu. Teraz klikam Enter. Teraz system pyta nas, czy chcemy wykorzystać 3 prompty. Możemy sobie je tutaj podejrzeć. Jeśli wszystko się zgadza, to klikam Yes. Tak wyglądają wyniki. Wersja 5 przygotowała bardziej zachowawcze obrazy. Mamy tutaj zdjęcia, mamy tutaj szkic. Wersja 5.1 natomiast poszła już nieco dalej. Mamy tutaj abstrakcyjne obrazy, ciekawe tło. Zaraz przejdziemy jeszcze do tych szczegółów, które opisane są w dokumentacji, ale już widać na pierwszy rzut oka, że ten system jest bardziej kreatywny i możemy go troszkę ograniczyć jednym ustawieniem. Gdy wejdziesz w ustawienia, masz tutaj dodatkową opcję. Już tłumaczę, co ona robi. W dokumentacji mamy opisane, że jeśli uruchomisz tą funkcję, to ona usunie pewne domyślne style wersji 5.1. Czyli mamy tutaj wersję domyślną, czyli tak jak z kotem, te kwiaty są bardzo artystyczne, a po uruchomieniu tej funkcji mamy obrazy bardziej fotorealistyczne, więc jeśli zależy Ci bardziej na tworzeniu zdjęć, a nie jakichś obrazów, czy też bardzo artystycznych grafik, wtedy warto uruchomić sobie tą funkcję. Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądał nasz kod po uruchomieniu funkcji Rough Mode. Tym razem system był bardziej zachowawczy i wygenerował nam jedno zdjęcie. Pokażę Ci teraz inne przykłady, bardziej praktyczne, na przykład modelek oraz budynków. Teraz dezaktywuję znowu tą funkcję i sprawdźmy, jak będzie wyglądała fotografia kobiety. Tutaj również wykorzystamy wersję 5 oraz 5.1. Po lewej stronie mamy wersję 5, a po prawej wersję 5.1. Daj znać w komentarzu, która wersja bardziej Ci się podoba. Teraz przejdźmy do budynków. No i tutaj mamy to samo porównanie. Po lewej stronie widzisz budynek w wersji 5 oraz budynki w wersji 5.1. Zanim pokażę Ci ostatnią, najciekawszą funkcję, o której mogłeś nie wiedzieć, przejdźmy do podsumowania zmian w wersji 5.1. Wersja 5.1 cechuje się większą dokładnością. Jest tutaj mniej artefaktów i ramek, które pojawiały się we wcześniejszych wersjach. Dodatkowo nowa wersja poprawia ostrość obrazów. Ostatnia funkcja, którą chcę Ci pokazać, pozwala na opisanie danego zdjęcia i przygotowanie gotowego promptu. Wystarczy, że wpiszesz tutaj ukośnik i wybierzesz Describe. Teraz prześlij obraz z Twojego komputera, na przykład obraz robota i klikam Enter. Po chwili system wygeneruje 4 gotowe prompty, które mają już wszystkie parametry. Twoim zadaniem jest tylko wciśnięcie danego przycisku. Jeśli podoba Ci się prompt numer 1, klikam 1, następnie klikam Wyślij. Teraz system generuje nam obraz. Ja zrobię to samo przy każdym z promptów i zobaczmy, jakie będą wyniki. Mamy pierwszy prompt, następnie drugi. To zdjęcie bardzo mi się podoba, myślę, że je wykorzystam. Wystarczy, że kliknę teraz U1 i to zdjęcie zostanie powiększone. Będę mógł je wykorzystywać do różnych celów. Kolejny przykład
I ostatni przykład, który już nieco odbiega od oryginału, ale może Ci posłużyć za kolejne inspiracje. Teraz powiem Ci o cenie tego narzędzia. Jeszcze jakiś czas temu Midjourney było dostępne do bezpłatnych testów, niestety firma wycofała się z tej strategii i teraz mamy różne plany cenowe. Najtańszy plan zaczyna się od $10 miesięcznie w płatności miesięcznej. Jeśli wybierzemy płatność roczną, wtedy ta cena będzie niższa, no ale wtedy będziemy już zobowiązani do tego, żeby zapłacić za cały rok. Ja korzystam z planu za $30, ponieważ nie ma tutaj limitu generowanych obrazów. Wersja najdroższa jest szybsza oraz daje nam opcję ukrycia naszych promptów przed innymi ludźmi, dzięki temu nie są publiczne. Być może za jakiś czas Midjourney znowu wróci do wersji bezpłatnych, na ten moment trzeba zapłacić. Jeśli chcesz wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w Twoim biznesie i marketingu, to zapraszam Cię do mojego kursu online. W kursie znajdziesz wiele praktycznych metod na to, jak wykorzystać najnowszą technologię, aby usprawnić Twoją pracę i oszczędzić mnóstwo czasu. Link do kursu znajdziesz w opisie tego filmu. Do zobaczenia.